Cześć serduszko, witam Cię. Teraz Ci opowiem Wysoci o systemie takim Wysoci, że na komputerku, na tablecie możesz oglądać różne kolory. To się stawia później Wysoci przed kościołem, każdą świątynią się stawia Wysoci taki system i emituje Wysoci w szklanej rurze i lasery emituje różnych kolorów. Ta, w tej rurze się emituje. No, bo Wysoci. To jest tak, czy tam Wysoci stosują to też, że jak mam pierścionek, to elektroniczny pierścionek i jak idzie, to zmienia kolory. Bo jak jest przestrzeń, to podzieliłem ją na lewą, prawą stronę i przyjemności przestrzeni uczyniłem każdy punkt przestrzeni, punkt wielkości kwarka naszego atomu ma przyjemności swój kolor. Każdy punkt w przestrzeni ma swój kolor i go trzeba umieć odczytać, ten kolor. No, bo takie zabarwienie, dobrze, ma swój kolor, bo przyjemności ten. A uczyniłem to tak, Wysoci, zrobiłem trzy kolory, prostą linię kolorów, żeby trzeba najpierw prosto kolory szły prosto kolory, czyli 1, 2, 3 różne kolory, 3 różne kolory, 1, 2, 3. I to były różne kolory, a później po sobie następowały Wysoci. Łapałem Wysoci 2 i 3, drugi i trzeci kolor, łapałem i czwarty kolor, który wystąpił, to był z kolorów Wysoci 2 i 3, to był czwarty kolor. A Wysoci piąty kolor, jak uczyniłem w przestrzeni, to robiłem z Wysoci 3 i 4, 3 i 4. To wystąpił następny kolor i on go umieściłem. I tak cała przestrzeń jest zabarwiona w wysokości kolorem. Prawie cała przestrzeń, to minimum przestrzeń, minima przestrzeni, tylko tam, gdzie jest wszechświat. No a on się powiększa się wszechświat, to będzie więcej wysokości i ta przestrzeń kolorowa też się powiększa. A uczyniłem tak, zaznaczyłem wysokość przestrzeń, kolorami zaznaczyłem przestrzeń, żeby chip grawitacyjny działał. Aby chip grawitacyjny działał. Bo przyjemności te kolory jeszcze uwarunkowałem tak, że wysokości grawitacyjnie oddziałują, najbliższy kolor oddziałuje z najbliższymi koło siebie kolorami. Z najbliższymi koło siebie kolorami najbliższy oddziałuje kolor. No, tak to uwarunkowałem. Najchętniej do wysokości gdzieś tysiąca galaktyk odległości, żeby jeszcze właśnie tak oddziaływały te kolory sobą wysokości, że najbliższe koło siebie kolory oddziaływały z następnymi kolorami. Że jak mam chip grawitacyjny i wysokości planety się powtarzają, bo historie i planety będą się powtarzały we wszechświecie, jest to nieuniknione, to żeby było wysokości, że miejsce ma swoją energię. Pewną energię wysokości, pewną zliczoną energię ma wysokości miejsce swoje, także wysokości zrobię tutaj chipa grawitacyjnego i wysokości, tutaj zrobię chipa grawitacyjne i program wysokości, to ten program wysokości, który zrobię wysokości tutaj i ten, to on wysokości ma zawsze tego, oddziaływać będzie wysokości na to samo jedno miejsce i czas wysokości. Na mój chip grawitacyjny. A nie na inne chipy grawitacyjne, żeby nie oddziaływały. No, tak to wygląda, że charakterystyka jest tak. I my lecimy we wszechświecie, i my lecimy we wszechświecie, my lecimy we wszechświecie. I wysokości, jak jest ten tablet, to jak lecisz we wszechświecie, to na tablecie się zmieniają kolory wysokości. Bo galaktyki się poruszają we wszechświecie i odczytują z przestrzeni kolory. Tak to wygląda? A na początku technologia jest taka wysokości, żeby było łatwiej, to w UFO się robi to odczytanie tych kolorów. W UFO się robi odczytanie tych kolorów. Odczytanie tych kolorów UFO się robi. UFO się to robi. I wysokości ten. No. I stoi cię UFO w przestrzeni, stoi cię UFO w przestrzeni. Nie porusza, bo Ziemia się porusza, to przeskakuje, co sekundę by przeskakiwał jeden kolor. Ale w późniejszym czasie rozwoju technologii i wysokości na Ziemi da się wysokości, że przeskakuje, a odczytuje tylko co któryś kolor. No to da się zrobić. To soczewką naświetlasz,
soczewką naświetlasz przestrzeń wysości i odczytujesz wysości ten płytka. I to i tu najprawdopodobniej stosuje się płytkę wysości z tego. No do odczytu tej przestrzeni wysokości, naświetlania tej przestrzeni odczytuje się płytkę z wysokości z tego, no. Z krzemu. Bo krzem jest nierównomiernym atomem. Jak jest krzyż wysokości, jak jest. Bo krzem jest zarazem atomem metalicznym, jak niemetalicznym. Jak niemetalicznym atomem jest zarazem. Krzem metalicznym i niemetalicznym. On jest niemetalicznym atomem, ale ma charakter atomu metalicznego. Charakter atomu metalicznego. Czyli łatwo się składa wysokości krzem w krzyż. Krzyż wysokości nierównoramienny krzyż się układa. Także z jednej strony wysokości jest, krzyża wysokości jest cztery atomy, a na dole jest 5 atomów wysokości. I po bokach z lewej, z prawej strony też jest 5 atomów. A z jednej strony krzyża jest wysokości tylko 4 atomy i dlatego jest czuły wysokości na światło wysokości i jest, występuje różnica potencjałów. Jak światło świeci, to występuje i się zaczyna obracać wysokości w tym ramie, w tym krzyżu wysokości zaczyna się obracać i jest różnica potencjałów. Jest różnica potencjałów. No, a żeby było równomierne wysokości rozłożenia, wysokości energii, wysokości, i żeby każdy atom się z łatwością odwracał, to napięcia są coraz większe napięcia. Od środka krzyża do na zewnątrz jest coraz większe napięcie, czyli coraz na większej szerokości jest to ramię krzyża. To ramię krzyża. Ten atom w ramieniu krzyża na coraz większym napięciu jest w wysokości, coraz dalej. To im większe napięcie, tym łatwiej się później obraca atom. To taki dodatek w wysokości. No a tutaj przypuszczam, że to jest atom krzemu. Przypuszczam, że tam atom krzemu jest. Bo tutaj ma pewną nierównomierność, to może i ma nierównomierność, tak? W wysokości elektron każdych innych, tu trzeba znaleźć odpowiedni atom do tego. To będzie taki atom w wysokości, najprawdopodobniej krzemu, ale to będzie taki atom, bo każde atomy mają wysokości po 21 wysokości kwarków w elektronie. I tam kwarków takich grawitacji, napięcia, magnetyzmu po 21 kwarków mają, a to będzie atom, który ma 20 wysokości, 23 kwarki w elektronie. 23 kwarki w elektronie, co będzie miał. Bo tak w wysokości atom ma wysokości po 21 kwarków w elektronie, a tak w wysokości to musi być atom właśnie, co ma 23 kwarki w elektronie, że ostatnie dwa kwarki są przezroczyste. Jak jest kwarek koloru, to one są przezroczyste, ostatnie dwa kwarki. No i jak są przezroczyste, to jak wiecie, jak się kolory robi, że jeden atom jest na drugim, tak, jeden atom na drugim, to przesunięcie wysokości tych atomów przesunięcie względem siebie według wspólnej płaszczyzny daje kolor, odpowiedni kolor. Trzeba uzyskać takie przesunięcie, pod ciśnieniem się to robi, takie przesunięcie, że będzie przezroczysty ten atom. Że będzie przezroczysty wysokości ten kolor. Kolor będzie przezroczysty. No, tak to wygląda. I później wysokości z tego wysokości można właśnie na tak ułożonym tym, można na świecić, no, to on przejmuje wysokości właśnie kolor. On przejmuje kolor, jaki jest w przestrzeni. On przejmuje, ten atom przejmuje właśnie kolor, jaki jest w przestrzeni. I wysokości, można z niego świecić wysokości nowym kolorem. Nowym kolorem na komputer można świecić nim. No, tak to wygląda.
Tak to wygląda nowym kolorem na komputer i my już to światło widzialne widzimy w wysoce. Jak zaświeci się nowy kolor, to można nam widzieć. No to wszystko się dzieje w wysoce na kwarku koloru, na kwarku kolorów. To wszystkie te się robi. No tu w wysoce myślę, że tak jest w wysoce. Nie tam automatycznie w wysoce czip grawitacyjny pobiera własności przestrzeni, ale można zapisać własność przestrzeni, właśnie w jakim kolorze, jaki kolor jest, właśnie na chipie grawitacyjnym, żeby zawsze odpowiadałby coś na naszej przestrzeni, ten chip grawitacyjny. Na naszej wielkości kwarką. Na naszej przestrzeni, żeby odpowiadał ten chip grawitacyjny. I to się zapisuje by coś na komputerze. Na komputerze się zapisuje ten kwarek. Ten kolor się zapisuje, by coś później by coś w chipie grawitacyjnym i na każdym chipie grawitacyjnym ten kolor się zapisuje i on oddziałuje, by coś zawsze do danego koloru. I kolor z kolorem oddziałuje wspólnie wysoce i chip grawitacyjny, że oddziałuje danym kolorem. Później wysoce, jak już przelecimy tę wielkość, którą zapisana jest, to jest za jakieś miliard lat wysoce, miliard lat czy milion lat wysoce, to znowu trzeba zapisać wysoce nową przestrzeń, w której się znajdujemy, bo wysoce do miliona lat wysoce, wielkości odległości wysoce, to jest tam do tych tysiąca galaktyk czy 10 000 galaktyk, no jeszcze te kolory z sobą oddziałują. No i jest wysokie oddziaływanie wysokości do najbliższego koloru. Także chipy wysokości zapisane wysokości jeden kolor ze wszechświata wysokości z przestrzeni zapisany jest wysokości na chipie grawitacyjnym, to te wszystkie chipy, które mają ten kolor wysokości oddziaływują sobą właśnie do wysokości gdzieś jak te tysiąca galaktyk, te tysiąca galaktyk. No. A później wysokości no, później polecisz wysokości gdzieś dalej wysokości, to ten jeden chip będzie oddziaływał z tym kolorem, który masz. No, bo później kiedyś w przyszłości inna planeta wyleci w te kolory, ale ty już będziesz w innych kolorach i każdy chip będzie miał zapisane inne kolory, które inne kolory. Także to wszystko starcza wysokości, także przyjemności ten. Także chip grawitacyjny starczy dla każdego wysokości. Jest to tak pomyślane, że on nie ma wybraków wysokości, ale myślę, że trzeba najpierw tą technologię wysokości, odczytu wysokości właśnie przestrzeni tych kolorów kwarka, najpierw żeby umieć wysokości to zapisywać na chipie. Że trzeba ją najpierw umieć uzyskać. A najlepiej w UFO, jak będzie stało UFO. No i tu, no, tu normalnie na strzewce, na tym wysokości, na tej płytce wysokości odpowiedniego wysokości, na tej płytce wysokości krzemu odpowiednio wysokości ułożonego w strukturze swojej wysokości, odpowiedniego koloru wysokości i to on będzie przepisywał wysokości informacje wysokości, on będzie, ten chip będzie przepisywał informacje. Ta płytka wysokości krzemowa wysokości będzie zapisywała informacje nowego koloru i komputer tak samo wysokości na takiej też tak, te, ta, taką płytkę musi mieć komputer, żeby zapisać ten nowy kolor. I da się zapisywać te nowe kolory. To jest nowa technologia wysokości, to i nowe atomy będą. Ja się tam znam może ile atomów znam wysokości? Może 20 atomów znam, czy 30 atomów znam, a resztę to tak nie mam pojęcia, jakie mają własności fizyczne i chemiczne. Ale to tak wygląda, bo żeby ten chip grawitacyjny był wysokości ten, no odpowiadał zawsze do twojej planety, żeby się nie gubić w wszechświecie, to tak to wygląda. To tak to wygląda. Bo była możliwość zabarwienia wysokości wszechświata w każdej chwili kwarka no punktu wysokości w przestrzeni, była możliwość to i zabarwiłem. No i jest różnica później. Wielkość kwarka to jest. No a na programistycznie na kwarku kolorów wchodzisz w wielkość wysokości ten. Wielkość przyjemności ten. No programistycznie wchodzisz w wielkość wysokości kwarka i odczytujesz kolor. I odczytujesz kolor. Co ci jest przekazane. Co jest przekazany kolor. No odczytujesz go. No, co tu jeszcze bym dodał? Tak.
No i to są pewne, to jest cała technologia, to może być kilka atomów do tego potrzebne, do tej technologii, nie tylko to, bo może coś jeszcze się da z tego zarobić, by coś dla użytku domu i rodziny, no to może tak to wyglądać. No ale to tak mniej więcej wygląda, to tak mniej więcej wygląda. No. A później właśnie będziesz chodził z tabletem, będziesz siedział w pokoju i będziesz, czy obraz na ścianie będzie wysokości, który zmienia kolory, wysokości, no stop, nowy kolor, wysokości, co sekundę, czy tam co 10 sekund się pojawia nowy kolor na tym obrazie, którego nigdy w życiu nie widziałeś i wysokości, no i tak dalej, wysokości. No to przyjemności z kolorami, a później zobaczyć wysokości takich kolorów, wysokości ten galaktyki takich kolorów, nowych wysokości, gdzie roślina jest, to ma dopiero smak, to ma dopiero smak, to ma dopiero smak. No, a zabarwiać wysokości na tym właśnie atomie krzemu wysokości, odpowiednio wysokości przy ułożonym wysokości no, względem własnej osi wysokości do płaszczyzny wysokości drugiego atomu, ułożony, pochylony, przesunięty. To tam zapisywać na tym można by coś i przekazywać by coś właśnie ten kolor i później świecić światłem by coś z komputera, to też musi być by coś, no żeby światłem świecić z komputera właśnie na skrzemu by coś, no to tak samo by coś ten, no to wyda by coś ten. Wyda te nowe kolory wtedy. Ale to musi być większy atom wysokości niż wszystkie inne atomy są. No później zbadamy wysokości, będziemy rozwalać wszystkie atomy na elektrony. Później się będzie rozwalało te atomy na kwarki. Na kwarki, każdy stężenie energii, wysokości napięcia, grawitacji, magnetyzmu i tak dalej, każdego tego. I no tu i masy tu w jednym szeregu taki kwark tak z tymi wysokości siłami będzie występował w wysokości. No, to coś będziemy policzymy i ten, który ma więcej atom wysokości tych kwarków wysokości w elektronie niż zazwyczaj, to służy do tej technologii. A przypuszczam, że to będzie krzem, a przypuszczam, że to będzie krzem. I później tablice krzemowe, które świecą wysokości, trzeba zrobić, żeby emitowało ci właśnie światłem wysokości. To jest łatwa technologia do zrobienia, bardzo łatwa technologia do zrobienia, ale trzeba mieć pomysł, trzeba mieć pomysł.